Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, czy w Hiszpanii wszyscy są mężczyznami, nawet kobiety. I możecie mi odpowiedzieć, hombre, claro que no, oczywiście, że nie. Co ty za głupoty opowiadasz? No ale skoro tak nie jest, to dlaczego bardzo często spotykaną sytuacją jest to, że widzimy dwie Hiszpanki, które widzą się na ulicy, spotykają się na ulicy przez przypadek i jedna do drugiej mówi, hombre, Marisa, ¿cuánto tiempo, eh? Hombre, Marisa, ¿cuánto tiempo, eh? Czyli mężczyzno, Marisa, dosłownie, bo el hombre to mężczyzna. Mężczyzno, Marisa, ile czasu, w domyśle ile czasu się nie widziałyśmy. I dlaczego tak jest? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Dlaczego nawet kobiety zwracają się do siebie bardzo często na mężczyzno. A więc zaproszę Was jeszcze na mojego Instagrama i Facebooka, do których to linki znajdziecie pod spodem w opisie, a teraz już zaczynamy. Dlaczego zatem w pierwszym przykładzie koleżanka nazwała Marisę hombre na samym początku? No, nie trzeba zawsze języka brać dosłownie. Nie chodzi tutaj o to, że Marisa jest mężczyzną, tylko nawet pomiędzy kobietami mogą się dziewczyny nawzajem nazywać hombre. Bo tak naprawdę nie nazywają się w tym momencie hombre jedna drugą, tylko jest to taki wykrzyknik. Coś takiego, co pozwala nam wyrazić zaskoczenie. W tym przypadku była zaskoczona koleżanka, że spotkała przez przypadek Marisę na ulicy i od dawna jej nie widziała i wykrzyknęła hombre, quanto tiempo. Czyli nie trzeba tego dosłownie tutaj tłumaczyć jako mężczyzno, ile czasu, tylko jako taką ekspresję, jako takie wyrażenie, taki wykrzyknik zdziwienia, zaskoczenia, niespodzianki. I w tym momencie to właśnie to hombre znaczy. I tak samo można się zwrócić, będąc mężczyzną, do innego mężczyzny oczywiście, będąc mężczyzną do kobiety i tak samo kobieta się zwróci do mężczyzny i kobieta do innej kobiety również. Jest to po prostu wykrzyknienie takie zaskoczeniowe. I w tym momencie tak to właśnie tutaj działa. Zatem dziewczyny, nie martwcie się, jeśli Hiszpan lub Hiszpanka w waszym towarzystwie lub nawet do was powie hombre, nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic złego, jest to po prostu taki wykrzyknik, albo czasami też tik językowy, czy też taka podpórka językowa, czyli słowo, które wstawiamy gdzieś, gdzie nie potrafimy znaleźć dalszego słowa, albo po prostu dajemy sobie czas na to, żeby pomyśleć nad tym, co rzeczywiście chcemy dalej powiedzieć. Jak zobaczymy w kolejnych przykładach, też będziemy w takich sytuacjach tego hombre mogli użyć, a na pewno usłyszymy to nie jeden raz, jak będziemy z Hiszpanami mieć kontakt. Ciężko by było znaleźć tutaj jakieś słowo jedno, które by było odpowiednikiem tego wykrzyknika hombre albo tej podpórki językowej hombre, która byłaby uniwersalna i używana zarówno w stosunku do mężczyzn, jak i do kobiet. W polskim mówimy co prawda czasami człowieku, chłopie, stary, stara albo coś takiego, ale raczej jest to podzielone, że nie ma tutaj tej uniwersalności i nie możemy tak się zwrócić zarówno w stosunku do kobiety, jak i do mężczyzny, a tutaj to hombre jest uniwersalne i wszyscy tak na siebie mówią. I nie ma tutaj w tym nic dziwnego dla nich. No i też oni, mówiąc to hombre, wykrzykując to hombre, nie wyobrażają sobie, że mają faceta przed sobą, tylko po prostu jest to takie słowo podpórka, które jest wstawiane wtedy, kiedy albo chcemy coś wykrzyknąć, albo właśnie zastanowić się trochę nad tym, co dalej będziemy mówili. Spójrzmy zatem na jeszcze inne sytuacje, w których tego hombre możemy użyć, albo możemy usłyszeć w rozmowie z Hiszpanami, czy też Hiszpankami. Jeśli na przykład ktoś do nas mówi he aprobado el examen, he aprobado el examen, możemy powiedzieć hombre, enhorabuena, felicidades, hombre, enhorabuena, felicidades. I w tym momencie będzie to wykrzyknik oczywiście niekoniecznie tylko i wyłącznie zaskoczenia czy niespodzianki, takiej przyjemnej niespodzianki na pewno, ale niekoniecznie tutaj musimy być zaskoczeni, że ta osoba zdała, tylko po prostu wykrzykujemy tak radośnie, że cieszymy się, że ta osoba zdała, obojętnie czy to dziewczyna, czy to chłopak. Jeśli zdali, możemy powiedzieć hombre, felicidades, enhorabuena, czyli gratulacje. Fajnie, że zdałeś, w domyśle oczywiście, albo zdałaś. Tutaj również może być w takim kontekście użyte hombre. Również w przypadku negatywnych sytuacji, które nas w jakiś sposób zaskakują, to też możemy użyć tego hombre jako wykrzyknika. Na przykład ktoś do nas mówi me echaron del trabajo, me echaron del trabajo, czyli wyrzucili mnie z pracy. Również możemy użyć w tej sytuacji na przykład takiego wykrzyknienia
Hombre, por qué? Hombre, por qué? Czyli człowieku, chłopie, oczywiście nawet do dziewczyny tak powiemy. Ciężko mi tutaj znaleźć wykrzyknik polski odpowiedni, ale dlaczego? W tym momencie podkreślamy to nasze zdziwienie. Dlaczego kogoś wyrzucili z pracy? Czyli obojętnie, czy to nasz kolega, czy nasza koleżanka przekazują nam te szokujące wieści, zareagować możemy zawsze tak samo słowem hombre, tym wykrzyknikiem hombre właśnie. Nawet jeśli nasza koleżanka nam mówi sabes que pasó la semana pasada, sabes que pasó la semana pasada, czyli wiesz co się zdarzyło w zeszłym tygodniu. Detuvieron a mi primo por defecar en el Mercadona. Detuvieron a mi primo por defecar en el Mercadona. Czyli wiesz co się stało w zeszłym tygodniu? Aresztowali mojego kuzyna za wypróżnianie się w Mercadonie. W tym momencie również możemy zareagować hombre, ¿y eso? Hombre, ¿y eso? Czyli hombre jako ten wykrzyknik i eso w tym momencie znaczy a to dosłownie i przetłumaczymy to jako jak to, a to skąd się wzięło. Jest to również takie pytanie zaskoczeniowe, pytanie niespodzianki. Dlaczego tak się stało? Skąd to przyszło? I w tym momencie również nawet jeśli mówi to do nas koleżanka, możemy zareagować hombre. Dla tych z Was, którzy jeszcze w Hiszpanii nie byli, powiem, że Mercadona to po prostu sieć supermarketów w Hiszpanii. W każdym razie, tak jak mówiłem na samym początku, to hombre niekoniecznie musi być wykrzyknikiem jakimś takim zaskoczeniowym. Może być również po prostu zwykłą podpórką językową i w innych kontekstach i sytuacjach być używanym. W każdym razie musimy też z intonacji rozpoznać, jaki to jest typ tego hombre, bo jeśli ktoś do nas mówi na przykład mira, mi madre me echó de casa. Mira, mi madre me echó de casa. Czyli słuchaj, dosłownie zobacz. W każdym razie możemy to przetłumaczyć jako słuchaj, matka wyrzuciła mnie z domu. Możemy oczywiście na to zareagować z zaskoczeniem. Hombre, ¿y eso? Hombre, ¿y eso? Czyli człowieku, chłopie, nawet do dziewczyny. A to dlaczego? A to skąd się wzięło? I jeśli tak zareagujemy, będzie to oczywiście znowu wykrzyknik i zaskoczenie, ale możemy zareagować w zupełnie inny sposób. Jeśli nas to nie dziwi, możemy użyć hombre jako po prostu podpórki językowej i powiedzieć na przykład hombre, pues claro, lógico, ya tienes 35 años. Hombre, pues claro, lógico, ya tienes 35 años. Czyli chłopie, oczywiście, no masz już 35 lat, czyli mężczyzno, stary, obojętnie jakbyśmy tutaj nie zareagowali. W tym momencie jest to po prostu jedna z podpórek językowych. Tutaj jeszcze dałem pues do tego, bo to też bardzo częsta podpórka językowa właśnie. Zresztą o samych podpórkach, czyli muletidziarz, już mam osobny odcinek, więc możecie go sobie również zobaczyć. W każdym razie hombre tutaj jest przedłużeniem tego czasu, który potrzebujemy, żeby się zastanowić nad tym, co powiedzieć dalej. I właśnie bardzo często w takich sytuacjach, gdzie dajemy sobie czas, będziemy używać tego hombre i będziemy słyszeć od Hiszpanów to hombre bardzo często. Bardzo często właśnie również w towarzystwie innych jeszcze podpórek językowych. Bardzo często jest cała sekwencja, zanim ktoś jakieś zdanie wypowie. Zwłaszcza jeśli jest ono trochę bardziej skomplikowane, albo trzeba się trochę bardziej zastanowić nad tym, co trzeba powiedzieć. Na przykład jeśli rozmawiamy o kryzysie ekonomicznym, o sytuacji ekonomicznej, ktoś może chcieć dać sobie jeszcze więcej czasu i powiedzieć na przykład hombre, pues vamos a ver. Claro, es que lo que pasa es que la situación económica está jodida. La situación económica está jodida. Czyli to jest tak naprawdę to zdanie, które chciał wypowiedzieć, że sytuacja ekonomiczna jest zjebana dosłownie. I te wszystkie rzeczy, które do tego zdania prowadziły, to po prostu podpórki językowe. Hombre, claro, vamos a ver. Czyli zobaczmy, oczywiście, sí, pues, no, bo, i tak dalej, i tak dalej. Lo que pasa es que, czyli to, co już mówiliśmy też w innym odcinku, jest to takie wprowadzenie dające nam czasu też więcej, że chodzi o to, że i tak dalej, a dopiero esencja pojawiła się w ostatnich słowach. I tak bardzo często to hombre też będzie używane. Tego hombre możemy również użyć dla zachęty. Na przykład jakaś koleżanka pyta nas, czy wyjdziemy na piwo. My możemy odpowiedzieć hombre, claro, venga, vamos, hombre, claro, venga, vamos. Czyli mężczyzno, znowu, mimo że to dziewczyna, oczywiście,
Dobra, dalej, chodźmy. I w tym momencie znowu mamy tutaj całą sekwencję różnych takich słówek zachęcających w tym przypadku. I do tego ombre również nam się przyda. Ombre może również zostać użyte, kiedy negujemy coś, co inna osoba powiedziała, kiedy się nie zgadzamy z kimś i możemy na przykład usłyszeć, że jeśli coś mówimy do kogoś, ta osoba może do nas odpowiedzieć: ombre, pues no, no es así. Ombre, pues no, no es así. Czyli znowu, mężczyzno, no nie, to nie jest tak, tak nie jest. I w tym momencie z nami się nie zgadza, chce nas poprawić, chce zanegować to, co powiedzieliśmy i też ombre mu się w tym momencie przydaje. Podobna sytuacja, jeśli matka mówi do swojego syna na przykład ponte a fregar los platos, ponte a fregar los platos, czyli weź się za zmywanie naczyń, zabierz się za zmywanie naczyń, to chłopak ten może do niej odpowiedzieć: ombre, ahora no, que tengo que estudiar. Ombre, ahora no, que tengo que estudiar. Czyli znowu odpowiada, mimo że to kobieta, do niej odpowiada: ombre, teraz nie, bo muszę się uczyć, muszę się pouczyć i w tym momencie używa tego jako ekskuszy, jako wymówki, żeby nie zmywać naczyń. I w tym momencie znowu używa ombre. Tak samo, jeśli matka mówiłaby to do córki, córka też do matki mogłaby powiedzieć ombre i nikt by się tutaj nie zaskoczył. I tak samo matka do córki również ombre mogłaby powiedzieć na taką ekskuszę: ombre, deja de decir tonterías. Ombre, deja de decir tonterías. Czyli znowu, ombre, przestań mówić głupoty. Ponte a fregar ahora mismo. Ponte a fregar ahora mismo. Czyli weź się za zmywanie właśnie teraz, w tej chwili. I taką konwersację również moglibyśmy usłyszeć. I zapewniam was, to użycie ombre jest naprawdę bardzo, bardzo częste. No i zapytacie pewnie, czy możemy również w takich sytuacjach używać słowa mujer. Mujer, czyli oczywiście kobieta. I niestety już tak to nie działa. Oczywiście możemy kogoś bezpośrednio nazwać mujer, ale nigdy nie będzie to jako wykrzyknik, nigdy nie będzie to jako taki początkowy wykrzyknik sorpresy, jakiejś niespodzianki, ani nie będzie to takie wprowadzenie czy podpórka językowa. Po prostu możemy kogoś tak nazwać, kobietą. Oczywiście do faceta nie powiemy mujer, ale czy to kobiety między sobą, czy to mężczyźni do kobiet, jeśli mówią mujer, na końcu zwykle zdania to się pojawia, to ma to wydźwięk dość negatywny i w sytuacjach nie zawsze pozytywnych jest używane, jak na przykład pero que dices mujer, pero que dices mujer, czyli ale co ty mówisz, kobieto. Oczywiście wiadomo, że jest to brzydkie, ale tak można tylko i wyłącznie tego usłyszeć. Raczej jeśli ktoś zwraca komuś uwagę, albo jeśli chce kogoś poprawić, albo jeśli nie podoba się komuś tej kobiety danej zachowanie, to w tym momencie użyje tego mujer i nazwie ją rzeczywiście kobietą, a tak to raczej użyje ombre, tak jak widzieliśmy w tych wszystkich innych sytuacjach. I tak samo można by było usłyszeć pero que haces mujer, pero que haces mujer, czyli ale co ty robisz, kobieto, i tylko w takich sytuacjach będzie to mujer. Oczywiście pomiędzy znajomymi może być też w innym kontekście, bardziej pozytywnym to użyte, ale najczęściej raczej będzie to taki dość negatywny wydźwięk miało. Czy jest to maczystowskie? No, oczywiście, pewnie tak, ale taki język działa i tak mam obowiązek wam przekazywać, jak to w realnym świecie się przedstawia obecnie w języku hiszpańskim. Czy to jest dobre, czy nie? To jest już inna sprawa. Oczywiście maczyzm nie jest dobry, to wszyscy wiemy, ale czy język się zmieni z tego powodu? Tego nie wiem. Nie wiem też, jak reagują na to ombre, na ten wykrzyknik ombre, który jest w sumie neutralnie używany, ale neutralny nie jest, no bo oczywiście znaczy mężczyzna, osoby transpłciowe czy feministki, które walczą o zrównanie praw kobiet i mężczyzn. Nie wiem, jak językowo na to się zapatrują, ale jako, że jest to tak bardzo rozpowszechniony fenomen, to wydaje mi się, że walka tutaj z tym, jak na razie przynajmniej, nie będzie żadnego sukcesu przynosiła. Ale tak jak mówię, moim zadaniem jest informowanie was o języku, a czy tego słowa będziecie chcieli używać i będziecie chciały używać w języku hiszpańskim, to już musicie sobie przemyśleć. W każdym razie tak to z tym słowem ombre wygląda.
takich więc sytuacjach to ombre będziemy mogli usłyszeć zarówno od Hiszpanów, jak i od Hiszpanek i nawzajem, tak jak już zobaczyliśmy, tak wszyscy do siebie mówią, a przynajmniej zdecydowana większość Hiszpanów. Pamiętajmy, że oczywiście nie rozumieją tego dosłownie i nie wyobrażają sobie faceta, jeśli mówią ombre do kobiety, tak to nie działa, jest to po prostu taki tik językowy, taka podpórka albo taki wykrzyknik. Tak to więc wygląda. Jeśli ten filmik Wam się podobał i dowiedzieliście się czegoś nowego, jeśli był dla Was użyteczny, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, powiedzcie, czy to ombre jest często słyszalne w rozmowach z Waszymi znajomymi. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jestem. Jestem pod hotelem Santa Catalina, pod którym bardzo często nagrywam. Stąd Was zatem jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Jest ono naprawdę niezmiernie ważne dla rozwoju kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami, a chcielibyście nimi być, odwiedźcie serwis patronite.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, żeby żaden nowy odcinek Wam nie uciekł. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.